Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszego wydarzenia, Muzeum Zamkowego w Sandomierzu oraz Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego pragnę gorąco Państwa powitać w Zamku Królewskim w Sandomierzu na kolejnym już wykładzie towarzyszącym naszej wystawie czasowej zatytułowanej Imago Terrae Sandomiriensis – Skarby kartografii ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Dzisiejszy wykład zatytułowany Wersal się skończył. Konferencja pokojowa, geografia i nowe granice Europy wygłosi dr habilitowany Maciej Górny, profesor Polskiej Akademii Nauk, historyk, wicedyrektor Instytutu Historii PAN. Powitajmy gorąco naszego gościa. Zanim poproszę pana profesora o wystąpienie, proszę teraz pana dyrektora Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, pana doktora habilitowanego Mikołaja Gatka-Prynika, zabranie głosu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że Państwo jako przyjaciele Muzeum Zamkowego w Sandomierzu przybyli dzisiaj na to nasze spotkanie, tak jak tutaj zostało wspomniane. To kolejne spotkanie towarzyszące wystawie Imago Terrae Sandomiriensis, skarby kartografii ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Po zakończeniu tutaj wystąpienia pana profesora Macieja Górnego zapraszamy Państwa wszystkich również na oprowadzanie po wystawie czasowej, które będzie prowadzić pani Karolina Gara z naszego działu historycznego. Ja tylko od siebie chciałbym tak podkreślić, że wykłady towarzyszące wystawie Imago Terrae Sandomiriensis służą oczywiście pogłębianiu kontekstu, zwłaszcza tych map, które prezentujemy na naszej wystawie. Jeden z poprzednich wykładów, jak Państwo pamiętają, poświęcony był kształtowi administracyjnemu tego, co nazywamy ziemią sandomierską od czasu średniowiecza po współczesność, od księstwa do powiatu. Dzisiejszy wykład przenosi nas już w wiek XX i tutaj na samym początku pan profesor będzie tu opowiadać między innymi też o postaci, która właśnie jest związana czy ukazana poprzez swoją mapę na naszej ekspozycji w trakcie zwiedzania. Uczulam też i na pewno chciałbym właśnie zwrócić Państwa uwagę na tą mapę, czyli mapę II Rzeczpospolitej projektu Eugeniusza Romera, jako właśnie tej, która zresztą zamyka naszą, czy jest właściwie przedostatnią mapą zamykającą naszą ekspozycję, więc siłą rzeczy nie można jej przeoczyć. A teraz już nie przedłużając, chciałbym poprosić właśnie pana profesora Macieja Górnego o zabranie głosu i o przeniesienie nas te przeszło już 100 lat do tyłu właśnie na konferencję pokojową w Wersalu i również do opowiedzenia nam o tym, jak naukowcy, kartografowie, ci, którzy tworzyli mapy, tutaj przyczynili się, czy mieli swój udział właśnie w kształtowaniu granic państw po I wojnie światowej, w tym również granic II Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to miłe wprowadzenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Moi drodzy Państwo, tak, o Romerze będę mówił stosunkowo sporo, chociaż ta mapa, która znajduje się na wystawie na parterze, to nie jest najciekawsze jego dzieło, to jest to najciekawszy polski geograf. Naprawdę postać wybitna z wielu względów. Zacznę jednak nie od kartografii, tylko od dyplomacji. Ten obraz znany, jeden z kilku takich dużych płócien obrazujących obrady konferencji pokojowej w Paryżu, jest właściwie jest typowym, bo jest taki gatunek, jest takich obrazów więcej, a jednocześnie pokazuje coś, co jest w tym momencie, w którym powstał, właściwie całkowicie nowe. Kiedy nadchodzi czas powojennych konferencji pokojowych,
dyplomacja, kongresy mają już swój styl, swój regulamin. Tak? One na zasadzie wiadomo, jak wyglądają. Wiadomo, że dyplomacja to jest sprawa pomiędzy mocarstwami, że odbywa się proces negocjacji, jest to pewien handel, że decydujące decyzje zapadają między najważniejszymi graczami i dokonuje się tam jakaś tam wymiana dóbr, tak? Jest to gra siły. W tym momencie, w czasie konferencji pokojowej w Paryżu, ten porządek dyplomatyczny trochę się zachwiał i przez to historia, w której geografowie i przedstawiciele kilku nauk pokrewnych uczestniczyli, przez to ta historia się stała bardzo ciekawa, bo coś się wydarzyło absolutnie nienormalnego. Jak wyglądała ta dyplomacja tradycyjna w stylu XIX-wiecznym? Można się przekonać nie tylko z prac historycznych, ale też sięgając do wspomnień ludzi, którzy w Paryżu byli. Na własne oczy widzieli, że to działa. Oni byli tym zdziwieni, ponieważ z ich przekonaniami o dyplomacji, o stylu uprawiania dyplomacji w tym właściwym, to z czym się spotkali w Paryżu, się nie bardzo zgadzało. Jak oni sobie to wyobrażali, mogę to Państwu uzmysłowić chyba najlepiej, odwołując się do człowieka, którego opis działań własnych na konferencji paryskiej jest chyba najbardziej znanym polskim dziełem na ten temat. Najczęściej cytowanym, najczęściej też wydawanym. No i muszę powiedzieć od góry do dechu całkowicie bałamutem, ale nie ciekawe. To jest Roman Dmowski, który w dwutomowym dziele opisał przede wszystkim swoje własne przewagi w Paryżu. Pisząc o tym, na czym dyplomacja pomaga, kolega Dmowski daje taką literacką trochę definicję. Jest rzeczą całkiem zrozumiałą, pisze, że wojna obecna, największa w dziejach świata, wywołała obfitą literaturę poświęconą przebudowie Europy, kreślącą granice, które nigdy nie istniały, rozwalającą całe państwa i budującą nowe. Również zrozumiałe jest, że wytrawni mężowie stanu patrzą na te próby przerobienia karty Europy podejrzliwie, uważając je za roboty nieodpowiedzialne, wykonane przy biurku przez ludzi, którzy się zajmowali w życiu wiemopisaniem i którzy o warunkach istnienia państw nie mają pojęcia. Doświadczenie uczy mężów stanu konserwatyzmu. Nie dowierzają oni temu, czego nie znają. To jest koniec cytatu z Romana Dmowskiego. Cytatu, który w momencie, kiedy Dmowski to pisał, był już rozpaczliwie nieaktualny, bo w czasie I wojny światowej następuje bardzo interesująca zmiana. W ostatnich latach wojny, w 17 roku, przed spotkaniem 16 roku, w 17 roku i w roku 18, najważniejsze państwa uczestniczące w tym konflikcie zaczynają przygotowywać się do przyszłej konferencji pokojowej w sposób niestandardowy, to znaczy gromadząc ekspertów, naukowców. Te najbardziej rozbudowane i najbardziej znane ciała eksperckie to amerykański komitet Inquiry, komitet francuski, grupa ekspertów brytyjskich, to były takie think tanki od kilkudziesięciu do 100 osób. Na ogół grupujące najwybitniejszych specjalistów, profesorów uniwersyteckich z danego kraju. Ci Amerykanie przeważają liczbowo i Amerykanie też, jak się dało okazać w Paryżu, w wielu momentach przeważają jakościowo. Znaczy, to była naprawdę elita intelektualna kraju. To jest jedna sprawa, to, że wszyscy do tej nowej konferencji pokojowej jeszcze w czasie wojny szykowali się w sposób niestandardowy, to znaczy szykowali naukowe podkładki i naukowe ekspertów. Druga sprawa to znowuż polityka. Polityka, której najważniejszym reprezentantem był amerykański prezydent Woodrow Wilson. Państwo znacie ze szkoły 14 punktów prezydenta Wilsona. Jeden z nich zapowiadający utworzenie państwa polskiego z dostępem do morza, złożonego z ziem o
polskiej większości, polskich, zamieszkanych przez Polaków większości. To, czego wśród w tym tekście się na ogół nie doczytuje, a często nawet nie cytuje, to znaczy polskie podręczniki przeskakują nad tym, to jest preambuła do 14 punktów Wilsona. Mało używany, a bardzo ważny tekst, w którym prezydent pisze, że teraz oto zmienia się światowa polityka, zmienia się światowa dyplomacja. To już jest koniec tajnych umów. Teraz następuje czas liberalnej demokracji i czas decyzji eksperckich, które mają być podejmowane na podstawie wiedzy naukowej. To jest kilka takich punktów, które właściwie z dzisiejszej perspektywy również uderzają idealizmem, ale w tym momencie, przez tych kilka lat, miały swoją koniunkturę. I jeśli Państwo zetkniecie się kiedyś z takimi tekstami, albo już żeście się zetknęli z takimi tekstami jak proklamacja Rady Regencyjnej o pragnieniu utworzenia niepodległej Polski, jak proklamacja niepodległości Litwy, jak proklamacja niepodległości Estonii. Wszystkie te teksty programowe zapowiadające niepodległość powstały na początku 18 roku, w pierwszej fali, potem w ciągu tego roku, aż do końca 18 roku, one wszystkie mówią Wilsonem. One korespondują z tą preambułą do 14 punktów, powtarzają niektóre tezy, one są pełne tej liberalnej demokracji. To jest język epoki. W tym momencie ewidentnie to chodzi. W naszych warunkach, to znaczy w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce, w krajach ościennych, ci eksperci, którzy są najbardziej poszukiwani, najbardziej potrzebni, a to są przede wszystkim naukowcy, którzy się zajmują od takiej czy od innej strony ludnością i ziemią. To są geografowie, kartografowie, etnografowie, historycy, językoznawcy, prawnicy. Początkowo Europa Środkowo-Wschodnia w tym wyścigu naukowym, wyścigu zbrojeń, niespecjalnie uczestniczy, ale to się bardzo szybko zmienia i Polska odgrywa w tej zmianie rolę kluczową. Już w roku 1917 Rada Regencyjna powołuje takie ciało, które się nazywa Biuro Prac Kongresowych. Jest dokładnie tym, czym jest amerykański Inquirer. To są najlepsi profesorowie w Polsce z różnych uczelni, których prosi się o to, żeby przygotowywali opracowania do przyszłej konferencji pokojowej, która prędzej czy później musi nastąpić. No nie wiemy jeszcze, kto wygra, nie wiemy jeszcze, kiedy to będzie, ale powinniśmy mieć w kufrach przygotowane prace o tym, jak podzielić Śląsk, co zrobić z Wisłą, jak regulować handel. Wszystkie te rzeczy, do tych wszystkich rzeczy powinniśmy być przygotowani. Dla nas, dla Polaków, dla Czechów, Słowaków czy Litwinów, problem ten jest jeszcze o tyle ciekawy, że jak się okazało w Paryżu, to właśnie ten kawałek świata okazał się strasznie ważny. Był w centrum najważniejszych sporów politycznych i w centrum sporów pomiędzy ekspertami, pomiędzy naukowcami, którzy starali się te polityczne spory ująć w język nauki. To wszystko, albo prawie wszystko kręciło się wokół Europy Środkowo-Wschodniej. I Eugeniusz Bronner ma w tym momencie swojej kariery autentyczny dostęp do ucha najważniejszych osób na świecie. Czasem nie bezpośrednio, ale i tak, jeżeli byśmy mieli wtedy, na początku roku 19, kiedy konferencja pracowała, kiedy mielibyśmy zastanawiać się nad najbardziej wpływowymi Polakami, to Eugeniusz Romer byłby ewidentnie w czubie. Myślę, że wyprzedzając bardzo wielu polskich polityków. Ta jego pozycja brała się z trybu pracy konferencji. Z czegoś, co można by, gdyby to nie był termin już zajęty przez coś innego,
innego, można by to nazwać systemem wersalskim, ale nie mogę tego tak nazwać, bo to znaczy coś innego. Na konferencji ukształtował się taki styl pracy. Ponieważ najważniejsze decyzje musieli podejmować reprezentanci zwycięskich państw, premierzy, prezydenci, to na ich ręce spływała cała masa spraw, w których no, po prostu musieli się wypowiedzieć. To sprawiało, że ich ochota do pracy, ich otwarcie na demokratyczną dyskusję malało bardzo szybko. To byli coraz bardziej zmęczeni ludzie. W praktyce odpowiedzi na wszystkie pytania wymagali od swoich ekspertów. To jest moment, w którym inquiry, komitety, brytyjscy eksperci odgrywają najważniejszą rolę. Prezydent Wilson, premier So, Lloyd George nie ufają reprezentantom narodów petentów, na przykład Romanowi Morskiemu, czy na samym Padreskiemu, ale też Edwardowi Beneszowi, czy Jonowi Gratianu. Ufają natomiast swoim profesorom. Mówię, że nie ufają politykom z krajów petentów i to nie jest moje przypuszczenie. Przez całą konferencję, która trwała prawie rok, Lloyd George bardzo starannie unikał spotkania osobistego z Romanem Dmowskim i udało mu się. Przez ten cały czas nie doszło do spotkania pomiędzy nimi. Jak i w ogóle, jeżeli liczymy te występy, kiedy Roman Dmowski, który opisał swoje wszystkie przewagi, faktycznie zyskiwał dostęp do ucha ważnych decydentów, to są okazje, do których nawet nie trzeba palców jednej ręki. Co innego, polscy eksperci, ich zdanie, ich opinia i ich wiedza docierała do Lloyda George'a czy do Wilsona drogą okrężną. Skoro Wilson, Lloyd George, Clemenson chcieli się dowiedzieć czegoś i pytali o to własnych ekspertów, sprawa dotyczyła Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tego rejonu, w którym amerykańscy profesorowie specjalnie za mocno nie byli, oni zwracali się z kolei z pytaniami do Eugeniusza Romera, do Jovana Cvicia, szefa ekspertów delegacji serbskiej, do kilku innych wybitnych naukowców, których znali ich na linii naukowej i ufali. Ufali, że te informacje, które uzyskają od nich, nawet jeżeli będą przedstawiały sprawę polską, czy serbską, jugosłowiańską w świetle lekko podkolorowanym, to będą prawdziwe. W ten sposób za pośrednictwem zachodnich ekspertów ludzie tacy jak Romer docierali do decydentów. Mieli wpływ na to, jakie decyzje w tym Paryżu podejmowano. Zobaczmy teraz, czy mi to obsłużyć. Dobrze. Co w ogóle ci eksperci w Paryżu mówili? Co oni w ogóle mieli do powiedzenia? To przyjrzyjmy się temu. To jest kilka podstawowych spraw. Pierwsza to jest masakra danych statystycznych, którymi posługiwały się mocarstwa. Ten przykład są dane zebrane przez delegację czechosłowacką i używane jako argument podczas obrad konferencji pokojowej. I jeżeli my się przyjrzymy, ale nie musimy tego robić, ja zaraz powiem, o co tutaj chodzi, to są wyniki spisów ludności na Węgrzech północnych, czyli dzisiejszej Słowacji, kolejnych spisów. W poszczególnych miejscowościach. Z ich analizy wynika, że według rachmistrzów spisowych węgierskich są całe regiony, wsie, w których z jednego spisu na drugi, czyli w odstępach dziesięcioletnich, struktura etniczna zmienia się całkowicie. Są wsie czysto węgierskie, które w jednym spisie, które w następnym spisie stają się
prawie czechosłowackiej i w drugą stronę. Delegacja czechosłowacka przedstawiła takie dokumenty, dowodząc, że cała austriacka i węgierska statystyka jest właściwie absolutnie do niczego. To jest wszystko jedno wielkie fałszerstwo, zaplanowane wyłącznie po to, żeby dowieść, że Węgrów na Węgrzech jest więcej niż nie Węgrów. W tym wypadku, że na Górnych Węgrzech Węgrów jest więcej niż Słowaków. A my, Czechosłowacy, Polacy i tak dalej, jesteśmy ofiarami imperialnych danych statystycznych. Dlaczego to jest argument przydatny? No dlatego, że wniosek, który z tego wyciągała delegacja czechosłowacka, Polska posługiwała się podobnymi argumentami, jest taki, że jeśli pracujemy ze statystyką austriacką, rosyjską czy niemiecką, to w naturalny sposób musimy te liczby zwiększyć, jeżeli one dotyczą Polaków, Czechów czy Słowaków. Bo tam fałszowano na naszą niekorzyść, więc chcąc uzyskać prawdziwy obraz, musimy to lekko sfałszować na naszą korzyść. Z tym jest problem, oczywiście. No po pierwsze nie wiadomo, jaki jest stopień tego fałszerstwa, czy w ogóle jest to fałszerstwo. No bo prawdę mówiąc, ja nie jestem pewien, czy pytanie w odstępach 10-letnich mieszkańcy północnych Węgier dwujęzycznych skądinąd, całkowicie szczerze nie podawali sprzecznych danych. Spis dopuszczał tylko jedną narodowość, ten węgierski. Nie mieli okazji powiedzieć, że czują się trochę tacy, a może żadni. Może te fluktuacja danych etnicznych w węgierskich spisach, też wielu innych, może to jest po prostu rzeczywisty obraz. Tego nie wiem. Ale jest to argument przeciwko tej taktyce przyjętej przez Czechosłowaków i przez innych w Paryżu. No i drugi silniejszy argument jest taki, że i Polacy, i Czechosłowacy obecni wśród ekspertów paryskich mówili już podczas konferencji, że trwają przygotowania do naszych własnych narodowych spisów. W 2021 roku odbył się spis najpierw w Czechosłowacji, kilka miesięcy później w Polsce. I jak się okazało, kiedy opublikowano wyniki tych spisów, był tam dokładnie ten sam problem. To znaczy, w Czechosłowacji wyniki spisowe wykazywały znacząco mniej osób narodowości niemieckiej niż padło głosów w wyborach, które kilka miesięcy wcześniej miały miejsce na partii niemieckiej. Mniejszość, działacze mniejszości niemieckiej zinterpretowali ten fakt, co to będzie zrozumiale, jako fałszerstwo czechosłowackich statystyk. W Polsce pierwszy spis odbywał się w czasie, kiedy duża część Ukraińców bojkotowała państwo polskie i nie brała w nim udziału. Odbywał się w ogóle w dosyć nieszczęśliwych okolicznościach, we wrześniu, w czasie święta Szałasu żydowskiego był olbrzymi problem z tym, żeby ortodoksyjni Żydzi w ogóle wzięli w nim udział. W kongresówce całe wsie uciekały do lasu, bo chłopi też bali się brać udział w tym spisie, podejrzewając, że zostanie wykorzystany do celów podatkowych. No, była z tym olbrzymia masa problemów. Statystycy pracujący na danych później, zwłaszcza wybitny socjolog Ludwik Krzywicki, w ujmujący sposób opisał najpierw te wszystkie problemy, na które spis napotkał, żeby stwierdzić na koniec, że jest tutaj tyle fałszerstw i tyle, czy nie fałszerstw, ale tyle błędów w tym spisie, że jak się je weźmie wszystkie razem, to ten kompleksowy obraz jest w porządku, bo one się wzajemnie właściwie likwidują. Nie ma problemu z tymi statystykami imperialnymi jest taki, że nie bardzo jest je czym zastąpić. Nie ma innych wiarygodnych danych, którymi eksperci mogliby się posłużyć. Sam te państwa, kiedy je już zaczynają produkować w 2021 roku, to spotykają się dokładnie z taką samą krytyką, imperialna statystyka.
nie można po prostu wymyśleć sobie własnych liczebności własnego narodu i swoich przyszłych mniejszości narodowych tak, żeby Amerykanie, Francuzi, Anglicy to uwierzyli. Bo w tej całej zabawie chodzi nie tylko o to, żebyśmy my sobie narysowali Polskę wielką, ale żeby inni w to uwierzyli. Do tego trzeba umieć. Eugeniusz Rober to był człowiek, który umiał w to i przede wszystkim na swoich mapach, które przygotowywał dla potrzeb konferencji pokojowej, używał całkowicie oficjalnych, niefałszowanych, niezmienianych danych z imperialnej statystyki. Ta mapa jest w całości oparta na oficjalnych danych pruskich. Nie ma tutaj żadnych zafałszowań Eugeniusza Romera, a mimo to jest to mapa wysoce sugestywna. Pokazuje też jego warsztat, jego umiejętności. Jak można pracować z statystyką, która jest produkowana przez państwo, które jest nam właściwie wrogie i my jesteśmy wrogo do niego nastawieni, tak żeby osiągnąć nasze cele. Mapa ma, to co ona pokazuje, to właściwie widać na pierwszy rzut oka, Polacy reprezentowani przez pomarańczowy kolor zamieszkują w sposób zwarty tereny aż do Bałtyku. Okay. Mapa jest oparta na oficjalnej statystyce pruskiej władz szkolnych. Władze szkolne Prus badały język ojczysty dzieci, żeby zadecydować, jakich nauczycieli posłać do szkoły, w jakiej miejscowości. Czyli jeżeli gdzieś było bardzo dużo dzieci polskojęzycznych albo dzieci kaszubskich, to posyłano tam nauczycieli niemieckich, ale ze znajomością języka polskiego. Po prostu bardzo praktyczny cel. Państwo pruskie produkowało również mapy etniczne i ta kategoria w spisach dokonywanych w Niemczech przez 5 lat jak najbardziej była. Ludzie podawali swoją narodowość, z tym, że te dane były dla sprawy polskiej dużo mniej korzystne. Na podstawie danych wykazujących deklaracje językowe i tożsamościowe, tym samym z tych spisów powszechnych, nie dałoby się narysować takiej ładnej mapy, byłaby tam zdecydowana większość niemiecka. To jest jedna sprawa, ale to nie koniec umiejętności Romera. Druga to są kolory. Jeśli Państwo zwrócicie uwagę na te podziały notowe, to możecie też zauważyć, od ilu procent ludności polskiej zaczyna się paleta z kolorów ciepłych zmierzających ku ciemno-pomarańczowemu. To jest, jeśli dobrze stąd widzę, 5%. To znaczy, że ten zwarty trzon ludności polskiej obejmuje tereny, na których Polaków mieszka 5%. Na przykład. Tak samo jak ten, na których Polaków jest ponad 75%. To też nie jest fałszerstwo. To jest lekkie podkoloryzowanie mapy i to też trzeba umieć. To znaczy, fachowcy, czy eksperci z Ameryki, kiedy używali map Romera, wiedzieli, z czym mają do czynienia. Natomiast na politykach robiło to bardzo korzystne dla sprawy polskiej wrażenie. Ten dobór kolorów to oczywiście jest wysoce polityczna sprawa, o której do dzisiaj się dyskutuje. Jest też taka gałąź optyki, która bada reakcje ludzkie na kolory, tak żeby te nadawać swojemu ulubionemu państwu, czy narodowi na mapie ten kolor, który chcemy. Do mniej więcej lat 70. stereotypowo przyjmuje się zasadniczo, że ten nasz kolor to jest zwykle czerwony. W międzyczasie nauka się rozprawiła z tym pomysłem, przyjmując, że inne kolory bardziej harmonijnie oddziaływują na widza. W związku z tym teraz już od tego rysowania własnego narodu na czerwono się odchodzi. To nie jest jedyny sposób
który w Paryżu używano na to, żeby zrobić wrażenie na decydentach, można też naciągnąć na mapę, i no, robiono to, jest mapa używana w Paryżu, element temporalny, element czasowy. Ten argument, że czas wszystko zmieni i w związku z tym konferencja powinna podejmować decyzję nie w stosunku do tej rzeczywistości, która jest w tej chwili, tylko do tej, która będzie powiedzmy za 50 lat, on się pojawia w wielu momentach obrad w Paryżu. Roman Dmowski na przykład argumentuje, że Gdańsk powinien być polski. To co prawda w roku 19 nie ma tam ludzi, którzy by mówili po polsku, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że cały ten region, z którego ludność miejska do Gdańska przyjeżdża, jest polskojęzyczny przeważnie i że to miasto w nowych warunkach z pewnością będzie się rozwijać dynamicznie niż w poprzednich dziesięcioleciach, kiedy Gdańskowi powodziło się słabo, no to logika wskazuje, że za 30-40 lat to miasto będzie w dużej części polskie. Więc można już teraz dać Polakom, po co tracić czas. Jovan Skinić, wybitny geograf serbski i przedstawiciel spraw jugosłowiańskich w Paryżu, z kolei argumentował za przyłączeniem dużej części Słowenii. W tej chwili Karyntia, zamieszkana częściowo przez Słoweńców, jest po plebiscycie częścią Austrii. Wtedy toczyły się to dyplomatyczne boje. Skinić używał takiego argumentu, że wystarczy popracować z liniami kolejowymi. Odciąć te linie z Wiednia, doprowadzić linię kolejową z Bałkanów. Raz, dwa, trzy, ludność się wymieni. Naturalny ruch sprawi, że tutaj w krótkim czasie będzie to, co chcemy. No, a ta mapa przedstawia z kolei czechosłowacką tezę, że przez 1000 lat z okładem ziemie czeskie były w sposób planowy, z wielkim wysiłkiem germanizowane, a mimo to postępy ludności niemieckiej są bardzo ograniczone na historycznych ziemiach czeskich, tylko do tych regionów przygranicznych. Teraz, kiedy w demokratycznym państwie czechosłowackim zdejmie się te kajdany i wszyscy będą oddychać swobodnie, wystarczy kilkadziesiąt lat, żeby ten sztuczny twór, ten nalot niemiecki zredukować, tak, żeby on zniknął. Tak, to, co się działo przez ten 1000 lat niewoli narodowej w warunkach wolności przyjdzie, będzie można szybko zmienić. Za każdym razem, w każdej z tych argumentacji, czas to jest ten argument, którym się kartografowie, geografowie i wreszcie politycy posługują. Wszystkie te narzędzia, a było tego jeszcze trochę więcej, nie męczę Państwa mapami pokazującymi strategiczne kwestie, na przykład czy znaczenie linii kolejowych, czy przyrodnicze, wspomnę tylko o nich może na koniec, bo to zabawne. Wszystkie te chwyty retoryczne, chwyty kartograficzne miały ograniczony zasięg oddziaływania. Pamiętajmy, że z drugiej strony są nie tylko politycy, którzy mogą się dać urzec mapą, szczególnie kiedy to są tak piękne i dobrze zrobione mapy, jak to mówił Szaromera, ale mamy też fachowców. Jeden z nich, szef amerykańskiej grupy ekspertów, wybitny geograf Isaiah Bowman, napisał w swoich wrażeniach z Paryża kilka zdań, które Państwu przytoczę, bo to jest bardzo charakterystyczny tekst. Między innymi o nas, więc pewnie warto wiedzieć, jak na nas patrzono. Bowman napisał tak. Każda z narodowości Europy Środkowej dysponowała swoim własnym zasobem statystycznych i kartograficznych sztuczek. Tam, gdzie zawodziła statystyka, używano kolorowych map. Trzeba do obszernej monografii, by pomieścić analizę wszystkich typów fałszerstw dokonywanych na mapach, wywołanych przez potrzeby wojny i pokoju. Odkryto nowe narzędzie, język mapy. Mapa była równie skuteczna jak krzykliwy plakat, ale sam fakt, że była mapą, czynił ją godną zaufania, autentyczną. Podkręcona mapa stała się nosikiem niejednego poronionego rozumowania.
procesów przejawiał się w sposób najbardziej jaskrawy na Bałkanach. To jest miejsce, gdzie różne rzeczy się przejawiają w sposób jaskrawy. Geografowie musieli więc naprawdę uważać, jakich argumentów używają i w jaki sposób to robią. To, co ich ratuje, to, co im w Paryżu bardzo pomagało i w czym ich ekspertyza, ich wiedza fachowa, umiejętności, również artystyczne, było naprawdę ważne i pomocne, to były nowoczesne metody kartograficzne, które czasami wprowadzali. Ta mapa Romera, którą pokazałem wcześniej, jeszcze wrócę do niej na chwilę, ona jest, mówiłem o tych dwóch jej aspektach, które są ciekawe, to znaczy o tym, jakie dane obrazuje, że to jest statystyka szkolna, a nie etniczna i manipulacja kolorami, ale jeśli Państwo się nie przyjrzycie, no to ona nie przypadkiem przypomina nawet pogody. Romer był pionierem używania izaryków, tego właśnie sposobu okazowania, do pokazywania innych rzeczy niż pogoda, niż różnice wysokości. On tego używał do pokazania podziału etnicznego. To naprawdę rewolucyjne i bardzo piękne. To są też naprawdę dzieła sztuki. Romer to jest jeden wielki artysta. Drugi wielki artysta, który osobiście nie mógł być w Paryżu, ale jego mapy były, to wybitny węgierski geograf, później premier tego państwa, Pál Telleki. Pál Telleki miał poważny problem, nie mniej niż Romer, na Węgrzech sprzed Trianon, także sprzed I wojny światowej, mimo olbrzymich statystycznych wysiłków, polityki wynarodowiania, bardzo przypominającej politykę pruską, mimo to wszystko Węgrzy cały czas uparcie nie mogli zyskać większości nad innymi narodowościami. Węgrów przez cały czas było aż do początku XX wieku oficjalnie troszkę poniżej połowy wśród mieszkańców Królestwa. Ten podział etniczny na całkiem zwykłej, normalnej mapie, z którą Telleki nie miał nic wspólnego, wyglądał tak. Tu, gdzie są dzisiejsze Węgry, to nie mają Węgrzy. Ta północ jest rusińsko-słowacka, w Siedmiogrodzie jest najwięcej Rumunów. No, jest to mniej więcej struktura, którą te tereny zachowują do dzisiaj, bo aż tak wiele się tam nie zmieniło. Co robi z tym wybitny węgierski geograf Pál Telleki? To jest ten sam kraj, przedstawiony na mapie przygotowanej dla międzynarodowych decydentów. No i kolor czerwony, oczywiście, tak jak mówiłem, to jest ten naród najbliższy do sercu, czyli Maciarzy. No i uwagę przyciągają no, po pierwsze zupełnie inne proporcje, tutaj ta czerwień dominuje, a po drugie te białe plamy. Białe plamy to są rejony, które są stosunkowo słabo zamieszkane. Czyli w praktyce góry, czyli bardzo duża część terenów zamieszkanych przez Rumunów i bardzo duża część terenów zamieszkanych przez Słowaków automatycznie odpada. Ta nieprzyjemna kolorystyka normalnej mapy etnicznego podziału Królestwa Węgierskiego zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w węgierską dominację i od razu jest radośnie, nawet jeżeli statystyka tego nie wykazuje. To jest, znaczy z tą mapą ona jest bardzo, bardzo dobrze zrobiona. Jest też w zasadzie formalnie ok. Zarzucano jej, są w niej pewne przekłamania. To nie jest tak czysta robota jak Eugeniusza Romera, który osiągnął swój cel podając prawdziwe fakty, tylko używając odpowiednio kolorów. I tutaj te tereny białe są troszkę zbyt obszerne, nie odpowiadają tym zasadom, które oficjalnie Telleki przyjął, ale to nie są wielkie fałszerstwa.
sam pomysł na to, żeby w ten sposób rysować mapy, to znaczy, żeby zostawiać na nich te tereny, na których nikt nie mieszka, bardzo się międzynarodowej społeczności spodobał. Na tyle, że Parte Leki na zlecenie Ligi Narodów w okresie międzywojennym wyrysowywał mapy Iraku i innych terenów, gdzie słabo zamieszkane tereny pustynne jak najbardziej występują. Ten pomysł zastosowany przez niego na Węgrzech zyskał mu międzynarodowy odgłos i był wykorzystywany, nie wiem czy z korzyścią, ale w każdym razie w Iraku. Można też inaczej na terenach mieszanych. Na terenach mieszanych, takich jak pogranicze polsko-niemieckie, w tradycyjnym ujęciu, kiedy chcemy pokazać, gdzie kogo jest więcej, który powiat, która gmina ma przewagę etniczną tej czy innej narodowości, no, nie mamy zbyt wiele opcji, zwykle dane statystyczne zbierane są w jakichś okręgach administracyjnych, więc stwierdza się, czy w danym okręgu administracyjnym większość mają, czy ci i wybiera do tego odpowiednikowa. To jest przedstawione na tej typowej, niekontrowersyjnej mapie podziału etnicznego, no, mało kontrowersyjnej powiedzmy. To jest jednak mapa, która no, nawet jeżeli pokazuje prawdę, to nie oddaje rzeczywistości, bo zamalowując kolorem dominującej narodowości cały powiat, nie uwzględnia fundamentalnych różnic, na przykład pomiędzy miastem i wsią. W tym rejonie polsko-niemieckiego pogranicza jest bardzo często tak, że to miasto jest całkowicie niemieckie, a ta wieś jest całkowicie polska. Tego na takiej mapie nigdy nie będzie widać. Giną na niej też różnice ludnościowe. Taka mapa na pograniczu, takim jak polsko-niemieckie, gdzie to Niemcy są raczej ludnością miejską, taki tradycyjny sposób pokazywania różnic etnicznych właśnie przemawia zawsze na korzyść tej narodowości wiejskiej. Takie ujęcie będzie przemawiało na korzyść Polaków w tym przypadku, bo oni zajmują większe powierzchnie, mówiąc najprościej. Tak? Niemcy się koncentrują w kilku punktach, w miastach. To jest dla kartografów wyzwanie, które podejmuje na przykład profesor, którego Eugeniusz Romer obronił swój doktorat, Albrecht Penck, berliński geograf, który ten region, sporny region pograniczny, spróbował ująć miejscowość po miejscowości, zaznaczając tymi kółkami w dwóch różnych kolorach po 1000 Polaków i Niemców i wprowadzając duże diagramy dla miast. To efekt takiego działania jest zupełnie inny, jeśli te kolory nie wyblakły przez tych ostatnich 100 lat, to byłoby jeszcze lepiej, byłoby wyraźnie widać, że tego ciągłego polskiego osadnictwa do morza, które Romer widział, to absolutnie nie ma. Jest natomiast ciągłe niemieckie osadnictwo ze wschodu na zachód, to znaczy między przyszłymi Prusami Wschodnimi, a resztą Rzeszy jest taki niemiecki most. To jest kwestia, nad którą kartografowie tak naprawdę do dzisiaj się głowią. Pokazanie różnic nie tylko etnicznych, ale w ogóle jakichś tych różnic w strukturze społecznej pomiędzy terenami wiejskimi i terenami miejskimi, zastosowanie diagramów w odróżnieniu od map powierzchniowych, czyli tych, które kojarzymy najczęściej, tak, które operują plamą koloru. To jest wyzwanie intelektualne, to nie jest tylko gra. Nie jest tylko tak, że ten czy inny używa takich argumentów, bo one mu pasują politycznie. To jest realne naukowe wyzwanie. Tamci geografowie pod tym względem nie byli głupsi niż dzisiejsi geografowie. Te problemy
Dzisiaj, a zmierzam już do końca, więc proszę się nie obawiać. Te problemy dotyczyły kwestii i argumentów technicznych. Tak? Pokazywałem Państwu mapę, na których kartografowie odmalowywali podział narodowy, podział językowy. I to w Paryżu jest tylko jeden z nurtów argumentacji naukowej, kartograficznej. Tych pomysłów na to, jak pokazać nasze prawdziwe, właściwe granice, jest dużo więcej, które są absolutnie fantastyczne. Pokazuje się decydentom zagranicznym mapy strategiczne, pokazuje im się mapy ekonomiczne, wykazujące konieczność posiadania tego czy innego zagłębia węglowego, czy naftowego, czy miasta, czy drogi, czy połączenia kolejowego. Są też mapy przyrodnicze. Najbardziej fascynujące dla mnie były używane przez delegacje kilku państw mapy dowodzące, że pewne typy roślin korelują z pewnymi narodowościami. To znaczy możemy wyznaczyć granice pomiędzy jedną a drugą grupą etniczną na podstawie występowania jakiegoś drzewa albo jakiejś innej rośliny. Tu Eugeniusz Kohler też należał do najbardziej pomysłowych autorów z taką tezą, że wschodni zasięg Polski wyznacza najdalszy zasięg drzew bukowych na zachodzie, znaczy ten zachód. To jest mniej więcej w połowie dzisiejszej Ukrainy, jakby Państwo chcieli wiedzieć. Ten sam chwyt z drzewami bukowymi stosował ukraiński kolega Romera, Stepan Rudnyczki, który z kolei argumentował, że używał tych buków nie żeby wyznaczyć granicę wschodnią czy zachodnią swojego terytorium narodowego, ale granicę północną, między północą a południem. On północny zasięg buku według Rudnyckiego oddziela ziemie suzdalskie, ziemie moskiewskie od prawdziwej Ukrainy. Oczywiście, jeżeli się przyjrzymy mapom florystycznym, no to jest to bardzo korzystne terytorialnie z punktu widzenia ukraińskiego podziału. Albert Peng, autor tej mapy, jeszcze w czasie pierwszej wojny z taką błyskotliwą ideą wystąpił, że gdzie w Alpach powinna przebiegać granica pomiędzy Austrią i Włochami, ustaliła sama natura, bo przecież każdy widzi, gdzie kończy się linia świerków i zaczynają gaje oliwne. Więc jeżeli się Państwo zastanawiają, gdzie ma być Tyrol, to jest oczywiste, bo natura już to zadecydowała. Rumuński geograf Simeon Mehedinc miał taką teorię, że wschodnia granica Rumunii to jest to miejsce, od którego zaczyna się roślinność stepowa. Z tego z kolei wynikało, że dzisiejsza Republika Mołdowa, czy historyczna Besarabia musi tam należeć. To jeszcze nie jest step. Step się zaczyna dopiero za Naddniestrze, tak, tam zbudowaną republiką. No jakoś dziwnie się trafiało, że te teorie florystyczne zwykle służyły ekspansji narodowej. Jest też teoria też duchowa, wyznaczająca granice narodu i państwa czechosłowackiego w odróżnieniu od Niemców. Wśród tych argumentów używanych w Paryżu były też bardziej mistyczne, to znaczy dowodzące, że że istnieje pewien związek pomiędzy grupą etniczną, pomiędzy narodem i przyrodą, która go otacza, że na przykład góry tworzą naród. Te góry i przepędzanie owiec to jest esencja rumuńskości, w związku z tym cały łańcuch Karpat musi być w państwie. Że Czechów i Słowaków łączy to, że ich psychika ukształtowała się w terenie pagórkowatym albo górzystym. Że z kolei Niemcy, nawet jeżeli mieszkają w górach, to mają łączność duchową ze swoimi pobratnicami w dolinach i na terenie płaskim. To jest zupełnie coś innego i oni absolutnie nie są u siebie w tym kraju, w Czechosłowacji. Więc to jest świat, który jest jednocześnie fascynujący, a czasami chciałoby się, żeby to nie było. Świat absolutnie fantastyczny. I teraz na koniec coś smutnego. Gdzie to wszystko
dokąd to wszystko prowadzi? Dokąd prowadzi taki sposób patrzenia na przestrzeń, na ludzi i na kartografię? Kilka wskazówek, to akurat ja użyję argumentu polskiego, ale to nie jest tak, że w Polsce sposób myślenia rozwijał się w jakiś szczególnie inny sposób niż u naszych sąsiadów. To jest mniej więcej wspólne. Ten kierunek, w którym się rozwija myślenie geograficzne, to jest geopolityka. To znaczy taka geografia, która ma ambicje normatywne, chce zmienić się. W tym duchu, w duchu geopolityki, tworzono w okresie międzywojennym, to jest pierwsza połowa lat 30., mapy, które były na przykład selektywnie ślepe. Ta mapa Jerzego Smoleńskiego z 1934 roku pokazuje gęstość zamieszkania w II Rzeczypospolitej, w państwie z 30% mniejszości narodowej, ale uwzględnia wyłącznie narodowość polską. To jest gęstość zaludnienia ślepa na jakąkolwiek inną ludność niż etniczna Polska. Niby nic złego, tak? Ale Smoleński idzie dalej i używa tych swoich wyliczeń do pokazywania czegoś, co w innych kontekstach narodowych też występuje, do pokazywania przewyżek i niedoborów ludności polskiej. Tej z kolei mapie towarzyszą takie rozmyślane geografa, że proszę Państwa, w niektórych rejonach II Rzeczypospolitej tak niewiele potrzeba, żebyśmy uzyskali relatywną większość etniczną na terenie województwa, powiedzmy, lwowskiego. Wystarczyłoby przesiedlić jakieś 20-30 tysięcy ludzi. I to jest już taki teren, na którym ci geografowie nie powinni pewnie się znaleźć. Kiedy ktoś coś takiego proponował w latach 30., w czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą właśnie takie rzeczy się działy, to znaczy dokładnie wielki językoznawca przesiedlał sobie setki tysięcy ludzi, mordował setki tysięcy ludzi i zmieniał strukturę etniczną, to czytanie o tym w pracach geograficznych polskich czy ukraińskich geografów staje się niekomfortowe. I z tym brakiem komfortu chciałbym Państwa zostawić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu profesorowi. Może są jakieś pytania ze strony słuchaczy? O, są pytania, proszę. Nie wspomniał pan profesor, mianowicie argument etniczny też. Uciekło mi nazwisko tego Żyda z Galicji, który przygotował między innymi linię Herzona i jego alternatywa Antyki, czyli tak, więc muszę teraz na ten temat. No, to mi się na wiele nie mówiłem. O Luisie Namierze nie mówiłem, ponieważ nie był geografem. Nie był kartografem, on nie przygotowywał tych map. To był ekspert, ale on był historykiem. Historykiem i politologiem, zresztą wybitnym, który bardzo długą karierę prowadził na brytyjskich uniwersytetach. Rzeczywiście był doradcą Lorda George'a, natomiast z tym, co on mu tak naprawdę doradzał, to jest trochę problem, bo nasza wiedza o Luisie Namierze jest w dużej mierze przefiltrowana przez to, co o nim sądził Roman Dmowski. Luis Namier jest w polityce polskiej, w budowaniu państwa. On jest tym małym Żydkiem, o którym Dmowski co jakiś czas pisze w przypisach też. Co jakiś czas się pojawia taki zły duch, który Anglikom podpowiada, co złego robić. Oni się znali osobiście i Dmowski go nie znosił. To trochę robi z tego Namiera taką postać takiego demiurga polityki brytyjskiej, co chyba nie do końca odpowiada rzeczywistości. Z tego co wiem, zdecydowanie Namier, który mówił po polsku, w ogóle pochodził z polskiej części Ukrainy, z żydowskiej rodziny,
ziemiańskiej na habsburskiej Ukrainie, dzisiejszej Galicji Wschodniej, no to jego sympatie zdecydowanie były po stronie polskich socjalistów. Dmowskiego nie lubił, tak samo jak nie lubił Dmowskiego Piłsudski. Miał też bardzo duże sympatie wobec tych grup narodowych, które uważał za bezbronne i uciśnione, to znaczy przede wszystkim Ukraińców i Białorusinów. Więc pod tym jakby na korzyść tych grup z pewnością argumentował. No, natomiast trochę jest tak, że jest inny Żyd, o którym wspomniałem, o którym warto pamiętać, który z kolei geografem był i w Paryżu zaistniał. To był Jakob Szpec. Człowiek, który pod koniec pierwszej wojny z własnej inicjatywy wyrysował mapę podziału etnicznego polsko-niemieckiego, z której to mapy wynikało, ona zasadniczo przez niemieckich geografów została odczytana jako polska propaganda i przez cały okres międzywojenny straszliwie bili w tego Szpeta. Podejrzewali go, że to jest Żyd, to wiadomo, tak? A to na pewno jest jeszcze polski agent i w ogóle. Tymczasem to był po prostu austriacki urzędnik narodowości żydowskiej pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, który miał takie hobby. Zamówił mapę taką gotową z podziałem administracyjnym w bardzo dużym formacie i zbierał te dane statystyczne publikowane. Ten gminę po gminie kolorował. Jego mapa też, on nie jest jakoś strasznie piękna, bo widać na niej, że to trochę takie półamatorskie, ale malował na czerwono i na zielono. Właśnie czerwono-zielono. Więc jeśli Żyd, mapy i ten kontekst, to ten Jakub Szpec bardziej, bo Louis Navier to jest trochę inna historia. Dziękuję. Ja chciałem tak zapytać się, ale chciałem właśnie zauważyć, że te argumenty takie przyrodnicze, geograficzne w takim dyskursie właśnie granic państwa, ale też granic właściwie narodów i też, że tak powiem, tożsamości narodowej, no to już jest obecny w dyskursach właściwie na przełomie XVIII i XIX wieku. To w tym się chociażby specjalizował Stanisław Staszic, który właśnie geologię i różne tego typu obserwacje wykorzystywał w swoich pracach naukowych na użytek Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, które znowu miały być właśnie, na których miała być budowana ta tożsamość polska w tym wczesnym porozbiorowym okresie. Natomiast on nie wykorzystywał tej wiedzy w takiej praktycznej właśnie polityce, w jakichś tutaj negocjacjach, tak jak to było w przypadku Warszawy, gdzie były te sztaby naukowców. I mnie właśnie ciekawi, czy wcześniej, przed Wersalem, kiedy tutaj faktycznie każdy miał ten sztab i to już było takie bardzo zintensyfikowane i rozwinięte, czy jednak wcześniej jakoś na przestrzeni wieku XIX nie zdarzały się takie przypadki przy okazji właśnie tych różnych kongresów, jak wiem, Kongres Paryski po wojnie krymskiej, czy później Kongres Berliński, czy jakiś inny wydarzeń, czy nie korzystano, może nie będzie kartografów, ale czy nie wykorzystywali ci jacy politycy, prawda, dyplomaci, nie wiem, historyków, właśnie językoznawców. Czy są takie przypadki takich naukowców, którzy nie byli ściśle politykami, ale którzy właśnie oddawali takie usługi na konkretny użytek jakiegoś takiego wydarzenia politycznego związanego właśnie z podziałem jakiegoś terytorium, czy jakimiś targami właśnie pomiędzy mocarstwami. Wydaje mi się, że to oczywiście naukowa odpowiedź to jest i tak, i nie. Jest takie miejsce, gdzie ta argumentacja pojawia się dosyć wcześnie, w XIX wieku i w podobnej formie map na przykład etnograficznych, ale to nie są negocjacje dyplomatyczne. To są wystawy światowe na przykład. W roku 1877-1878 w Paryżu polscy emigranci przygotowują własną ekspozycję i częścią tej ekspozycji są mapy Imperium Rosyjskiego pokazujące
podział etniczny pomiędzy ludnością, podział rasowy pomiędzy ludnością turańską i aryjską. Ta ludność aryjska to tak między Dniepru, a wszystko co dalej na wschód to jest azjatycka ludność turańska, łącznie z Moskwą oczywiście. No i to już jest jakby ten, można dowodzić, że to jest ten ciąg myślowy, który prowadzi. Natomiast nie znam tak przykładów takiego zaangażowania naukowców podczas prac dyplomatycznych. Tam raczej po prostu pracowano z dobrymi mapami, często wojskowymi. No i też różnica dosyć istotna pomiędzy tym, co robi Staszic, który w ogóle daje taki opis ziem polskich, który jest, no, też jest typowy dla tej epoki, to jest takie uświeceniowe opisanie kraju. To jest ta różnica pomiędzy tymi autorami, to jest też stopień profesjonalizacji nauki. To są ludzie, którzy w tych swoich argumentach przechodzą, pracują z najdrobniejszymi szczegółami i mają do tego odpowiedni aparat. Jeżeli pracują na przykład, tak, językoznawcy potrzebni są po to, żeby argument przyrodniczy rozciągnąć w przeszłość, bo nazwy toponimia pokazuje nam, że w tym miejscu występowały na przykład buki albo raki rzeczne. Raki rzeczne też wykorzystywały jako argument za przyłączenie jakiegoś tam terytorium. No to w ten sposób jakby pokazuje i wchodzi w ten nurt myślenia. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, która wydaje mi się oddziela tych geografów starszych od tych zaangażowanych w Paryżu. Geografia w okresie tych wielkie XIX-wieczne kongresy, to jest czas, kiedy geografowie i całe przedstawiciele tych dyscyplin krążących wokół nich, etnografowie i tak dalej, w państwach, które są imperialne, które są ponadnarodowymi tworami, oni się z reguły kierują logiką pokazywania tej różnorodności i ogromu tego imperium. Znaczy, dobrem tego imperium jest bogactwo form. Taki jest sens, nie wiem, pod koniec XIX wieku przygotowywany przez oświecone władze osmańskie wystaw strojów ludowych z całego imperium tureckiego, właśnie produkcji map i tak dalej. Wszystko ma służyć pokazywaniu, że to nasze imperium, on jest niezwykle wielobarwne i kolorowe. I pierwsza wojna dla niektórych mocarstw europejskich to jest dopiero ten silny prysznic, w którym do naukowców pracujących dotychczas w lodnice imperialnej dociera, że być może będzie taka konieczność, żeby bronić własnego terytorium narodowego. Nie opisywać wielości, tylko homogeniczność. Dla niemieckich geografów to jest potworny problem i jest się bardzo trudno przestawić. I robią to z opóźnieniem. Jest to trochę tak, że oni są w momencie, kiedy pierwsza wojna się kończy, z kręgą w nocniku, podczas kiedy wszyscy ci naukowcy z narodowości, które chętnie coś Niemcom wyrwą, już od lat pracują nad tym, żeby udowadniać, że ludność polska sięga tu, a tu, a Berlin to prastare słowiańskie miasto. No, w tym czasie Niemcy interesowali się Togo, Tanzanią, a nawet dużą częścią, jest jeszcze gorzej, bo jeszcze częścią takiej nacjonalistycznej kartografii niemieckiej XIX-wiecznej, zajmującej się wschodem Niemiec, było ważnym argumentem ich wobec ich własnych władz. Było straszenie słowiańskim niebezpieczeństwem. Więc oni sami produkowali dane i mapy pokazujące, że Słowianie się mnożą i trzeba stawić motto. Czyli ci polscy działacze narodowi mogli się posługiwać niemieckimi mapami, niemieckimi danymi. Po prostu odwracając ich znaczenie. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa są?
nie ma pytań, to w takim razie chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi za wystąpienie, państwu za przybycie do Zamku Królewskiego dzisiejszy wykład. No, oczywiście teraz zapraszamy do przejścia na salę wystaw czasowych w parterze zamku. Tam też właśnie jest ta nasza wystawa Imago Terrae Sandomierzy, skarby kartografii ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Natomiast już dzisiaj pragnę państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejny, ale już ostatni wykład, który odbędzie się w maju, a o terminie i o temacie tego wykładu będziecie państwa informować na bieżąco poprzez nasze media społecznościowe, jak i również w mediach. Dziękuję bardzo serdecznie. Thank you.